Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzień dobry, nazywam się Dorota Buczyńska, pracuję w zasadniczej szkole zawodowej przy ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niesłyszących w Olsztynie. Uczę przedmiotów zawodowych. Dzisiaj na zajęciach będziemy przygotowywali frittatę z warzywami. Czy ktoś z Was kojarzy taką nazwę i mniej więcej wie, co w ogóle dzisiaj będziemy robić? Z czym Wam się to kojarzy? Omletem. Bardzo ładnie. Ja myślę, że... Jakim omletem? Z dodatkami. Tak, z dodatkami. To jest taka potrawa bardzo podobna do omletów. Myślę, że było tutaj troszeczkę łatwiej Wam, dlatego że omawiamy teraz jaja i stąd to skojarzenie, że będzie to na pewno jakaś potrawa z jaj. Naszą frittatę będziemy przygotowywali dzisiaj z takimi warzywami jak pieczarki, papryka, pomidorki, trochę szpinaku dodamy, kilka oliwek dla takich czarnych dla złamania obrazu, koloru. Przyprawimy i oczywiście, tak jak w każdym omlecie, zalejemy to jajkami z tą masą jajeczną zapieczemy. Pieczarki kroimy sobie w pół plasterki, żeby ładnie wyglądały. Chyba, że są to większe pieczarki, możemy na cztery części podzielić, żeby były za duże. Krojąc uważamy na palce, żeby sobie nie skaleczyć. I przygotowujemy w ten sposób te trzy pieczareczki. Ponieważ robimy niewielki omlecik na jedną porcję. Staramy się chować palce, jak kroimy, żeby sobie też nie ukroić. I pieczareczki mamy już pokrojone. Paprykę pokroimy w paseczki. Pamiętamy o tym, że paprykę należy oczyścić, czyli usunąć z niej gniazda nasienne, tak jak zawsze przygotowujemy warzywa. Paprykę już wielokrotnie wykorzystywaliśmy. Tutaj mamy zieloną paprykę, dlatego że będziemy używali czerwonych pomidorków i dlatego, żeby kolorek był ładny naszej frittaty, używamy zielonej. A jeszcze może tutaj sobie powtórzymy, papryka, której używamy, jest to słodka papryka, prawda? A są jeszcze jakieś inne gatunki papryki? Ktoś zna? Ostra. Ostra. Peperoni. Peperoni, tak, która jest też wykorzystywana często w kuchni. Dobrze, teraz jeszcze pomidorki. Mamy małe koktajlowe, to tylko je sobie na cztery przekroimy. Nie mają za bardzo tych takich zdrewniałych części twardych. Jak są, to trzeba je lekko usunąć. Usuwamy też kółeczki. Jeszcze jeden pomidorek. Jeszcze troszeczkę szalotki. Też nie musimy jej bardzo drobno siekać, bo to nie jest taka potrawa. Możemy dodać większe kawałeczki. Tutaj ją posiekamy jeszcze. Dobrze. I dodamy jeszcze parę listków szpinaku. Wcześniej oczywiście umytego. Teraz zastanówcie się w międzyczasie, w jakiej kolejności będziemy warzywa wrzucać na patelnię. Czy ktoś wie, od czego zaczniemy? Od którego warzywa? Od pieczarki. Od pieczarki. A dlaczego od pieczarki? Potrzebuje najwięcej czasu. Potrzebuje najwięcej czasu i
często wodę, tak, zawiera, żeby ta woda nam odparowała. No troszeczkę, a potem, no i jest jeszcze takim warzywem, które jest twardsze, tak, na przykład od pomidorów. Potem papryka, zabieramy się do smażenia. A potem wszystkie te miękkie, tak? To już tylko na chwileczkę. Smażymy na maśle sklarowanym. Dlaczego? Można na nim smażyć. Można na nim smażyć, tak. A poza tym do smażenia później, jak będziemy robili frittatę, czyli ten taki prawie omlet, jajka bardzo dobrze smakują właśnie smażone na masełku. Rozgrzewa. No teraz wrzucimy pieczarki. Sprawdzamy, czy patelnia jest rozgrzana. Jest dosyć duży płomień, także już możemy wrzucać pieczarki. Mamy słyszeć, tak? Pieczarki skwierczą. My w tym czasie, żeby już nie marnować czasu, wybijamy sobie wcześniej smażone jajka. Sprawdzając przy okazji świeżość, tak? Powinno się każde jajeczko osobno, tak? Wybijać. Ale mam tu małą ilość tych jajek. Wybijemy je wszystkie do jednego naczynia. I jajka solimy. Wieprzymy troszeczkę. I trzepiemy, tak? W międzyczasie pamiętamy, że mamy na patelni pieczarki, tak? Bardzo podobną potrawą do frittaty, właściwie na której trochę ona bazuje, jest omlet hiszpański. Taki klasyczny omlet hiszpański, nie wiem, czy ktoś wie, co będzie zawierał w sobie. Klasyczny jajka? Omlet hiszpański na pewno będzie zawierał jajka i będzie trochę inaczej niż w naszej frittacie zawierał ziemniaki. Ugotowane ziemniaki, pokrojone drobno. I będzie jeszcze zawierał cebulkę, tak? A my tu mamy taki dup wielu warzyw. Także będzie to troszeczkę inna potrawa. I ten omlecik będzie wzbogacony. Teraz rzucamy szpinak na chwilkę. Pomidorki. Może nawet nie wszystkie. Leciutko je teraz. Też możemy odrobinkę posolić, bo jajka mamy niewiele posolenia. To tylko zagrzało nam. I jeszcze te czarne oliweczki, które są pokoju. Tak podsmażone warzywa zdejmujemy z patelni i wrzucamy sobie, mieszamy z naszą masą jajeczną. Dodajemy odrobinkę jeszcze masła i tutaj wymieszaną masę jajeczną z warzywami tak nakładamy na, wylewamy na naszą patelnię. Zapiekamy, żeby nam się z wierzchu zapiekło, możemy to wstawić na przykład do piekarnika albo pod salamandrę. Wiemy tutaj za urządzenie, tak? Do czego służy? Do zapiekania, tak, potraw. My nie mamy takiego tutaj
takiej możliwości. Zrobimy sobie przykryte drugą patelnią. I będziemy zaraz serwować naszą potrawę. Zaglądamy, tak? Tyle. Omlety można przewracać, tak? W klasycznym hiszpańskim omlecie to jest zawsze przewracany omlet. Rozwitacie niekoniecznie, ale tutaj też sobie przewrócimy, żeby nam się to szybciej troszeczkę zapiekło z drugiej strony, bo już widzę, że od spodu jest jeszcze chwileczkę, bo nam się może wylać zawartość. No dobrze, próbuję. Zapiecze z drugiej strony i omlet będzie gotowy. Dobrze. Sprawdzamy sobie delikatnie, jak od spodu wygląda. Omlet i będzie zdejmowany gorący. On, nawet jeżeli będzie odrobinkę nieścięty w środku, to on dojdzie jeszcze pod wpływem swojej temperatury, którą ma w środku i będzie dosmażony. Także już myślę, że możemy go zdejmować. Znaczy omlet, naszą frittatę, bo nie zrobiliśmy omletu. Proszę bardzo. Potrawa gotowa.